16 czerwca na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie zorganizowany został 11. Mazowiecki Turniej Bocze Olimpiad Specjalnych. Jesteśmy organizatorem Mazowieckiego Turnieju Bocze 11 raz, tutaj 9. Natomiast raz mieliśmy okazję organizować w Dęblinie i raz mieliśmy okazję organizować w Kozienicach. Jest to dla nas oczywiście ogromnym wyróżnieniem to, że możemy być organizatorem Mazowieckiego Turnieju Bocze. Chciałabym zawodnikom i trenerom życzyć dobrej zabawy, zdrowego współzawodnictwa i dużo radości w uczestnictwie w tych zawodach. Uroczystego otwarcia turnieju dokonała Małgorzata Bebelska, wicestarosta powiatu kozienickiego. Bardzo się cieszę, że właśnie w tym miejscu ten turniej się odbywa, bo jest to turniej w ziemi kozienickiej. Gratuluję pomysłodawcom, organizatorom i dziękuję za tą pracę, która została włożona i nadal jest realizowana właśnie na rzecz rozwoju tej dyscypliny i tych działań w naszych strukturach i wśród młodzieży. Życzę dzisiaj wspaniałej rywalizacji sportowej, życzę uśmiechu, radości właśnie z tych chwil, które możemy spędzać razem. Gratulując pomysłu, życząc sukcesów, uważam 11. turniej Mazowiecki Bocze za odpowiedź. Przy akompaniamencie hymnu Olimpiad Specjalnych uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie Damian Cieśla, Paweł Knyt, Dominik Domeracki oraz Karol Starzyk uroczyście umieścili flagę Olimpiad Specjalnych na maszcie. Tradycyjnie nie zabrakło przysięgi, którą w tym roku złożył rozpoczynający dopiero swoją przygodę z olimpiadami specjalnymi zawodnik klubu Szarotka z Opactwa Kacper Korcz. Pragnę zwyciężyć. Pragnę zwyciężyć. A jeśli? A jeśli? A jeśli jak nie będę mógł zwyciężyć? Nie będę mógł zwyciężyć. Niech będę dzielny. Niech będę dzielny. W swym wysiłku. Do dobrej zabawy i zdrowej rywalizacji zachęcał zawodników Tomasz Trela, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu Kozienickiego. Bocze poznałem też na studiach na UWF-ie i rzeczywiście jest to fantastyczna dyscyplina sportowa. Jak widać tutaj w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym pielęgnowana, rozwijana fantastycznie. Życzę wszystkim zawodnikom satysfakcji z tego wysiłku. Niech każdy będzie zadowolony z własnego rezultatu. Wszystkiego dobrego. Bocze do ośrodka w Opactwie zawitało dzięki Jackowi Szkodzie, nauczycielowi placówki, który od lat dba o sportowy rozwój uczniów. 2006 rok zostałem zaproszony na ogólnopolskie szkolenie trenerów bocze do Warszawy. Było to kilkudniowe szkolenie. Przyjechał trener z Irlandii, który pokazał nam tą grę. Było to dla nas coś nowego. Dostałem swoje pierwsze kule. Zaczynamy trenować w 2007 roku. Pada propozycja, żeby zorganizować pierwszy turniej mazowiecki bocze. Podejmujemy tą próbę tutaj jeszcze zamiast tego boiska. To są zgliszcza, jest trawa po kolana, więc tutaj nie mamy szans, żeby zrobić. I z moimi przyjaciółmi i nauczycielami z wychowania fizycznego z Dęblina. Organizujemy to w Zespole Szkół Zawodowych numer 1 w Dęblinie i tam rozgrywamy sobie pierwszy turniej bocze w bardzo kameralnym gronie, bo jesteśmy tylko my i jedna drużyna z Warszawy, więc to bardzo mało. Pierwszy turniej nawet band nie mieliśmy. Pamiętam, kupiliśmy jakieś kantówki tylko w startaku, żeby tylko zaznaczyć boiska. Naprawdę było bardzo fajnie. Drugi turniej już za rok gramy na kortach tenisowych nad jeziorem w Kozienicach. Już jest nas troszeczkę więcej, już tam chyba przyjechało 3 czy 4 zespoły. No a już jak otworzyliśmy to boisko w 2009 i od 2009 roku tych zawodników przybywa. Bywa nawet tak, że jest około 80 zawodników. W tej chwili mamy delikatne przyhamowanie, ale jest pandemia. I tak cieszymy się, że przyjechała do nas 50 tych zawodników. Mamy w tej chwili 51 zawodników, wystartuje. Jeszcze chwilę temu nie startowaliśmy, jeszcze chwilę temu nie mogliśmy trenować. Dzisiaj wracamy powolutku do normalności. Oczywiście staramy zachować się ten reżim sanitarny. Bocze cieszy się dużą popularnością wśród zawodników olimpiad specjalnych. Mimo iż nie jest grą skomplikowaną, wymaga od graczy dużej wytrzymałości i techniki. Każdy z zawodników ma 4 kule, bądź kulę czerwoną, bądź kulę zieloną. To są te duże kule, jest palina, którą zawodnik wyrzuca na boisko. I zadanie, umieścić
swoją kulę jak najbliżej tej małej palinki. Wygrywa ten, kto umieści jedną, dwie, trzy lub cztery kule najbliżej paliny. Bocze ma to do siebie, że nawet ten najsłabszy pod względem takim fizycznym wyjdzie i będzie tą rzucał kulę. Nawet jak tu posadzimy chłopaka na wózku, on też będzie rzucał, prawda? Każdy jest tu w stanie się sprawdzić, każdy jest tu w stanie odnieść sukces. Przez ten sport nasi uczniowie, nasi zawodnicy w jakiś sposób się budują. No, nie ma wielu dziedzin, gdzie oni mogą odnosić jakieś spektakularne sukcesy, a ten sport i ten sport szczególnie nasz olimpiadowy daje im mimo wszystko tą szansę, że oni mogą wygrać tutaj turniej, za chwilę mogą pojechać na turniej ogólnopolski, a za chwilę, tak jak nasz Darek Bruździak, który był naszym uczniem, z takiego turnieju wylądował we włoskim Lodzi, na turnieju europejskim, gdzie zdobywał złote medale, więc to takie miłe, że gdzieś tam jesteśmy, nie powiem najlepsi, bo wszyscy ci zawodnicy, którzy tu przyjechali, są najlepsi. Właśnie w tej chwili trwają gry obserwowane na kortach obok i na podstawie tych gier obserwowanych utworzymy grupy sprawnościowe, więc postaramy się, żeby te grupy były jak najbardziej sprawiedliwe, więc przyjęliśmy tą formułę w tym roku, że mimo wszystko spróbujemy obserwować wszystkich, żeby wszyscy mieli możliwość rzucać na jednakowym boisku, w jednakowych warunkach, żeby te wyniki były jak najbardziej zbliżone. Przednia zabawa, dzieciaki lubią grać, lubią rzucać, lubią startować w zawodach. Zawodnicy olimpiad specjalnych zawsze walczą o zwycięstwo i robią to nie dla nagród czy medali, ale dla samej radości z wygranej i przełamania własnych słabości. A możliwość wzięcia udziału w rozgrywkach stanowi wspaniałą przygodę, podczas której mogą spotkać się z przyjaciółmi z innych placówek. Dekorujemy w ten sposób, że nasze podium jest od 1 do 8, mamy 8 stopni. 8 zawodników może uczestniczyć maksymalnie w grupie sprawnościowej. Nazywamy to grupa sprawnościowa. Może być to 3 zawodników w grupie i oni wtedy dostaną medale złoty, srebrny i brązowy. A jeśli będzie zawodników więcej, czy będzie 4, 5, 6, pozostali dostaną wstążki z numerem miejsca. No oczywiście u nas nie ma żadnych pucharów za zwycięstwo w olimpiadach specjalnych, nie ma żadnych dyplomów, dostają tylko medale. No i oczywiście zawsze przygotowujemy dla naszych zawodników jakiś upominek, niespodziankę, którą na koniec zawodów dostaną. My zawsze powtarzamy i podkreślamy, że najważniejsza jest zabawa, najważniejsza jest atmosfera, najważniejsze jest to, że oni się mogą spotkać. Podczas takich turniejów, takich spotkań zawiązują się takie znajomości, które one później trwają. Takie turnieje odbywają się w każdym oddziale regionalnym, czyli każde województwo robi swój turniej regionalny. Następnie Biuro Narodowe przydzieli nam limit na zawody ogólnopolskie. Rzucamy zwycięzców do kapelusza, losujemy 5 i tych 5 reprezentuje nasz oddział mazowiecki na zawodach ogólnopolskich. Organizatorami 11. Mazowieckiego Turnieju Bocze byli Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska Mazowieckie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opactwie oraz Klub Olimpiad Specjalnych Szarotka.